Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Raz i na zawsze. Ton pierwszy, Król nieumarły. Za komiks odpowiada wydawnictwo Nonstop Comics, natomiast stworzyli tą pozycję Kieron Gillen i Dan Mora. Jeżeli przede wszystkim tutaj odwrócimy sobie okładkę z tyłu, zobaczymy, że Kierona Gillen stworzyła choćby nawet scenariusz do komiksu Die, też zresztą dostępny w ofercie Nonstop Comics. No i The Wicked and Divine. Tutaj akurat w tym wypadku wiem, że Mucha odpowiadała za wydawanie tamtej pozycji. No i Dana Mora stworzył rysunki do Klaus, czyli ten komiks, który został wydany przez Kabum, o ile dobrze pamiętam. Także tak to mniej więcej się prezentuje. Natomiast sama w sobie historia jest bardzo ciekawa. Oczywiście zanim Wam troszeczkę nie powiem, tutaj jeszcze chciałbym, żebyście zobaczyli, jak wygląda grzbiet. Tutaj troszeczkę z ostrością jest problem, ale mam nadzieję, że mnie wybaczycie. Natomiast jeszcze wróćmy do ceny 51,90, czyli troszeczkę ten taki standard przy tych podwyżkach minimalnych i tak trzeba przyznać, jeśli chodzi o komiksy, który się takim stał już teraz chyba oficjalnie, prawda? Wcześniejsze pozycje też tam można było zauważyć, że 51,90, co jak za tak wydany komiks tak objętościowo, powiem szczerze, że to jest jeszcze dość uczciwa cena, nie oszukujmy się, patrząc na to, ile komiksy kosztują na rynku zachodnim. Dobrze, jeżeli chodzi o samą historię, to zaczyna się tak, powiedzmy, niewinnie od pewnych wykopalisk mających miejsce na Wyspach Brytyjskich, gdzie pojawia się pewna tajemnicza kobieta. Ja nie będę Wam zdradzał jej pochodzenia, gdyż ona okazuje się być naprawdę ważną i istotną postacią w tej fabule, natomiast wykonuje tylko jeden, powiedzmy tak, telefon potwierdzający, że tak, jest to oryginał. Mówimy tutaj o pochwie do Excalibura, czyli tego słynnego miecza, którego dzierżył Artur, prawda, król Artur. No i pojawia się pewna grupa nacjonalistów, która wykonuje w pewnym sensie egzekucję na jednym nieszczęsnym archeologu. Akcja dalej przenosi nas do ciekawego miejsca, bardzo romantycznego, gdzie nasz główny bohater Duncan jest na takiej, powiedzmy, randce z bardzo ładną kobietą o imieniu Rose. Ładna buzia, piękne krucze włosy, prawda? Także co by mogło się nie udać? A na przykład to, że oblewa ją winem, jest trochę takim, wydawać by się mogło, niezdarą, ale to tylko pozory. Następnie akcja przenosi nas do pewnego domu starców, gdzie właśnie Bridget Maguire, czyli babcia naszego głównego bohatera, sobie tam niewinnie siedzi i skręca, może nie planta, ale tytoń, prawda? Aby sobie móc zapalić. Oczywiście ona też skrywa pewien sekret. Sekret, który no, jest dość nietypowy, gdyż większość tych starców tam to są takie typowe osoby właśnie już w podeszłym wieku, prawda, dziadkowie, babcie, a ona jednak nie. Ma krzepę, ma niesamowity umysł, intelekt, tak, który pozazdrościłby nie jeden młody człowiek. Okazuje się, że ona kiedyś była łowcą potworów, łowców wampirów. Wszystko miało się zakończyć w 1988 roku. Następnie, no jednak, dowiadujemy się właśnie z informacji telewizyjnej, że znaleziono właśnie ten element, który dzierżył, prawda, kiedyś król Artur. No i ona od razu wie, że znowu będzie potrzeba tak jakby wyjęcia ze schowka swojego arsenału i pójścia w pewnym sensie na wojnę, gdyż jak się okazuje, król Artur wcale nie jest tym królem Arturem do końca, przynajmniej ja tak to odbieram, jakby mogło się wydawać. No i oczywiście w to wszystko jest wmieszany Duncan, który akurat dostaje telefon od babci, kiedy ma tą randkę i próbuje ją ratować, tą właśnie Rose. No, randka się oczywiście nie udaje, spotyka się
ze swoją babcią, dowiaduje się pewnych rzeczy, pewnej historii, o której tak naprawdę nie miał w ogóle pojęcia. Nie miał pojęcia, a musi stawić czoło teraz wyzwaniu, wyzwaniu właśnie związanemu z tą tajemniczą kobietą oraz jej synem, który został wychowany na wzór cnót, ideału dla właśnie króla Artura, tak? I mówimy tutaj o imieniu Galahad. Sam nasz Duncan też ma pewną taką zawiłość historyczną i pewne historyczne imię, ale tu się już może powstrzymam, żeby za dużo tych spoilerów wam nie używać. Natomiast mówię, akcja później dopiero nabiera rumieńców, to wszystko zostaje wplątana piękna Rose, która też zresztą jest jej po drodze jak najbardziej z historią związaną właśnie choćby nawet z królem Arturem i jego rycerzami oczywiście. Tutaj mówię, akcja nabiera tempa, jest dużo walki, przede wszystkim ciekawe zwroty akcji, które przenoszą nas dosłownie, możemy użyć określenia, w czasie, do innych wymiarów i tam też dzieje się bardzo wiele. Sam król Artur oczywiście też w sposób fajny sprawdza tutaj pochodzenie żołnierzy, swoich żołnierzy. Czy są to Anglosasi, czy może Celtowie. Też taki ciekawy zabieg, którego ja nie znałem. Nie wiem, czy to kiedykolwiek coś takiego mogło mieć miejsce. Raczej to jest element fantastyki, ale on bardzo fajnie się tutaj nam prezentuje. No i sama historia oczywiście kończy się no, takim troszeczkę cliffhangerem, może użyjmy tego określenia, no bo wiadomo, że będzie dalej to kontynuowane. Ciekawa historia, bardzo mi przypadła do gustu, czekam na kolejny tom i myślę, że wy też się możecie zainteresować. Oczywiście, gdybyście chcieli i gdyby przekonało was to, co powiedziałem oraz to, co zaraz zobaczycie, na dole w opisie możecie znaleźć link do materiału, prawda, do strony, gdzie będziecie mogli nabyć ten komiks. Jeśli chodzi o same rysunki, powiem szczerze, że one są bardzo ładne. Akurat mamy teraz piękne światło, które w sposób idealny nam pokazuje zawartość, czyli właśnie piękno kolorów, które zostało tutaj użyte oraz same właśnie kadry, same rysunki, które tutaj zostały użyte. Same demony też, które tutaj też zobaczymy, fajnie się prezentują, prawda? Także mówię, komiks bardzo dobry. Zainteresował mnie, klimatyczny przede wszystkim. Nasza Bridget, czyli przysłowiowa babcia tutaj, jest kobietą z jajem, mówiąc wprost. Często gęsto naszego Duncana, powiedzmy, zawstydza swoją właśnie osobowością, swoim charakterem, pomimo że jest już starszą kobietą, ale mówię, świetnie się to czyta, jest bardzo przyjemne. W pierwszym tomie, który otrzymaliśmy, mamy 6 zeszytów. I myślę, że to jest odpowiednia ilość za tą cenę oraz sama tak kondensacja fabuły, która tutaj została zawarta. Także mówię, świetna sprawa, komiks na pewno, mówię, będzie wyczekiwany, jeśli chodzi o mnie, w następnych tomach. Mam nadzieję, że historia przynajmniej w tak dobrym tonie, jak ten pierwszy tom nam został zaprezentowany, będzie się rozwijać i będziemy czuli satysfakcję z jej czytania. Ja oczywiście trzymam za to mocno kciuki. Co do samej zawartości, tutaj może już dalej troszeczkę poprzestanę na tym, co chciałbym wam pokazać, ale przede wszystkim chciałbym jeszcze tutaj przedstawić wam, że na końcu mamy oczywiście galerię okładek. To jest jedyna taka dodatkowa zawartość, która została dodana do komiksu, ale myślę, że też jest to jakiś miły akcent od wydawnictwa, że coś takiego nam zafundowali. Także tak to się prezentuje, moi kochani. Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam was oczywiście do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Zaglądajcie na stronę lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. A gdybyście chcieli obejrzeć troszeczkę inne materiały, aczkolwiek też od czasu do czasu pojawiają się tam recenzje, zapraszam was choćby nawet na Sylwka, mojego serdecznego kolegi, tak, znajomego przyjaciela, na kanał, gdzie też możecie zobaczyć wiele ciekawych materiałów. Także tyle z mojej strony, jeszcze raz wam bardzo dziękuję, widzimy się w kolejnych materiałach, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!